Wyobraź sobie mężczyznę spacerującego w biały dzień z latarnią w ręku, twierdzącego, że szuka uczciwego człowieka. Filozofa, który stwierdził, że ceramiczny dzban będzie doskonałym miejscem zamieszkania. Myśliciela, który drwił z Platona, rzucił wyzwanie Aleksandrowi Wielkiemu i nauczał na miejskim rynku. Nie, to nie jest zapowiedź kolejnego sketchu Monty Pythona, to historia Diogenesa z Synopy, najbardziej ekscentrycznej postaci starożytnej filozofii człowieka, który żył swoją filozofią. Dosłownie. Urodzony w tętniącej życiem Synopie w Grecji Diogenes został wygnany za fałszowanie pieniędzy. Taka kara złamałaby wielu, ale nie jego. Udał się do Aten, serca debat filozoficznych. Przyjął nauki Antystenesa, ojca cynizmu. Podstawowa idea: cnota to jedyne dobro i wystarcza do szczęścia. Diogenes uważał, że nie jest to wyłącznie filozofia do dyskusji w salach wykładowych, Żył nią, oddychał nią, był jej ucieleśnieniem. Jego życie nie polegało na gromadzeniu bogactwa ani na zdobywaniu statusu. Chodziło o życie zgodnie z naturą, samowystarczalność i brutalną szczerość. Innymi słowy był zwolennikiem minimalizmu, samowystarczalności i zerowej tolerancji na bzdury. Jak więc wprowadził to w życie? Zamieszkał w Pitosie, dużym ceramicznym dzbanie, w samym centrum zgiełku ateńskiego rynku. Dla Diogenesa życie było proste. Potrzebujesz schronienia? Wystarczy dzban. Potrzebujesz dobytku? Im mniej, tym lepiej. Potrzebujesz rozrywki? Po prostu obserwuj ludzi. Są zabawni. A co z tym słynnym spotkaniem z Aleksandrem Wielkim? Wyobraź sobie, że jeden z najpotężniejszych ludzi świata stoi przed tobą, oferując spełnienie jakiegokolwiek życzenia. Większość z nas prawdopodobnie zatraciłaby się w marzeniach o bogactwie władzy albo sławie. Diogenes? poprosił Aleksandra, by się trochę przesunął, bo zasłania mu słońce. Ale czego my, żyjący w XXI wieku, możemy się nauczyć od człowieka, który mieszkał w dzbanie jakieś 2400 lat temu? Więcej niż mogłoby się wydawać. Po pierwsze, znaczenie samowystarczalności. W nowoczesnym świecie w którym nasze szczęście tak bardzo uzależniamy od zewnętrznych czynników, takich jak lajki w mediach społecznościowych, akceptacja innych, drogie ubrania czy najnowsze gadżety, Diogenes przypomina, że prawdziwe zadowolenie pochodzi z naszego wnętrza i nie wymaga najnowszego iPhona. Następnie siła autentyczności. Diogenes był przede wszystkim wierny sobie, kwestionował normy, podważał autorytety i żył zgodnie z własnymi zasadami. Nie szukał akceptacji, szukał prawdy. W erze starannie wyreżyserowanych osobowości online bycie autentycznym to odświeżająca zmiana. W końcu wolność w prostocie. Diogenes nie potrzebował wiele. Mieszkał na ulicy, jadł proste jedzenie, ubierał się w byle co. Znajdował radość w prostych rzeczach, naturalnych. W naszym świecie przesadzonej konsumpcji i nieskończonych pragnień, prostota może być wyzwalająca. Diogenes, ze swoimi wybrykami i filozofią, pokazuje nam inny sposób życia, pozbawiony pozorów i zbędnych komplikacji. Mógł mieszkać w dzbanie, ale był wolny, wolny w sposób, o jakim większość z nas może tylko pomarzyć, wolny od społecznych oczekiwań, wolny od wyścigu szczurów, wolny od kajdan dobytku materialnego. Więc następnym razem, gdy stresujesz się, że nie masz najmodniejszych spodni, lub czujesz się przygnębiony, bo twój post nie zdobył wystarczającej liczby polubień, pamiętaj o Diogenesie. Pamiętaj o człowieku, który kazał Aleksandrowi Wielkiemu się przesunąć, człowieku, który uczynił z publicznego placu swój dom, człowieku, który szukał szczerości w świecie pozorów. A może zobaczysz, że droga do szczęścia, do wolności, nie leży w posiadaniu więcej, ale w potrzebowaniu mniej i w byciu brutalnie, bezkompromisowo, pięknie szczerym, zarówno wobec siebie, jak i świata. Oczywiście Diogenes może nie znalazł uczciwego człowieka ze swoją latarnią, ale w procesie pokazał nam autentyczny, radykalnie wolny sposób życia, który po tysiącach lat nadal rozświetla naszą ścieżkę.